Drzewo wisielców. No cóż. Welen, drzewo wisielców. Chyba nie przybył ani jeden. Wybaczcie. Dobra, mamy tutaj Vernona. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Ves nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, składają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Cyrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy ratować tę idiotkę. Za mną! Coś tu było. Niedokończona książka. Aj, kurczę. Aha, jeszcze dodatkowo musimy ją ochraniać na tyle, żeby jej nie zabili. Dobra. Mamy tutaj dwóch łuczników. Odwrócił się do mnie tyłem. Gdzie ona jest? Nie wygląda taka współpraca drużynowa. No, mało brakowała, Wesby oberwała. Co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Ves, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Furen. Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż. Ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Roż dobrze mówi. Zabijać bezbronnego. Co się z tobą dzieje? Roż! Wiedźmin ci jaja uciął! To są sadyści, okupanci! Później ci wytłumaczę. Ty, Czarny, zjeżdżaj stąd. Muran, tak. Esderma, Tawa. Idź, zanim się rozmyślę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, puszczając go wolno. Idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. No, mam nadzieję, że ta pomoc nie będzie tak szybko potrzebna. No i ładnie, mamy zakończone zadanie. I teraz
Jesteśmy we wsi Jawornik. Tutaj mamy... A, tutaj mamy jeszcze kowala przecież. Ja przy okazji mogę sobie pozbierać od nich fanty. A jakieś takie fajne nawet rękawice. Zobaczcie, topór wynika dzikiego gonu. Broń unikatowa. O, nieźle, grubo. Miecz mariborski. Zerykańska mieszanka. Co my tutaj mamy jeszcze? Czekajcie, bo mi tutaj coś... Co to jest zerykańska mieszanka? Dlaczego to w ogóle służy? Buty kondoliera. Zardzewiały kusza, bełty rozpryskowe. Powiedzieliście mi, że te bełty rozpryskowe można sprzedać i to z bardzo dobrym... Kurczę, jakie świetne tutaj są fanty od nich, ze świetnym zarobkiem, ale powiem szczerze, że jak na razie nie mam żadnej możliwości sprzedawania tych bełtów rozpryskowych. Wszędzie, gdziekolwiek bym nie poszedł, nie ma możliwości Arda i Axii. To są słabe, 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 słabe. Dobra, jedziemy tutaj, mistrzowski. Plus 32 przebicie pancerza, pomimo tego, no nie jest zły. Plus 20 przebicie pancerza. I teraz zobaczymy sobie buty kondoliera. Przebicie pancerza plus 51. O kurczę. No ale do czego mają buty przebicie pancerza plus 51? Rękawice rycerskie. A z ciekawości, załóżmy sobie te buty. Co prawda będę miał 5% znaków słabiej, ale wygląda to naprawdę nieźle. Dodatkowo jeszcze... tutaj nie wiem, czy był któryś z mieczy, który miał plus 32 przebicie pancerza. Plus 20. Dobra, ale te buty są ciekawe. Na razie sobie je wrzucę, zobaczymy jak to będzie działało. Tutaj mamy możliwość tylko naostrzyć sobie miecz, więc to mogę sobie zrobić. I poprawić zbroję. Dawno nie sprawdzałem w ogóle stanu mojej zbroi, więc no cóż. Słuchajcie, zobaczmy teraz, co mogę jeszcze sobie w tym momencie zrobić. Jestem przy drzewie, daleko od drzewa wisielców. Nabiał i ciemne siły. Po nitce do kłębka. No to tak, żeby też nie szaleć z tymi, ze względu na to, że jeżeli przejdę na 18 poziom, to te wszystkie mi już zaczną. To jest Tris i wróg publiczny. Czarna perła. Jestem ciekawy, gdzie to jest. Gdzie to jest? O, daleko. To już na razie... Chyba, że do chaty zielarza się udamy. Tutaj było jakieś siedlisko potworów. Nie, to i tak jest bez znaczenia. Dobra. Czarna perła. Idziemy do Tris w tym momencie. I teraz do Nowigradu oczywiście. Na rynek chyba, czy dobrany rynek. Nie drażnić strażników. Sprowokowani zbrojnie cię spacyfikują, a potem zabiorą część twojego złota. Trzeba uważać. Fajnie to zabrzmiało, nie? Zbrojnie cię spacyfikują. Ja. Inaczej mówiąc, spuszczą łomot i nie będą się zastanawiać cię. Czekajcie, bo... Wiedziałem.
tylko walczy. A ci tutaj są bezbłędni, zawsze tutaj są. Nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest tak specjalnie. Ale mi to nie przeszkadza. Zawsze od nich dostanę jakieś kanapki, cudawianki. Jest spoko. Dajesz. No i załatwione. Po kłopocie. Nikt się nie przejmuje. Tędy. Czekaj, czemu nie mogę wejść? Dobra. Ej, Tris. Tak? Do kogo? Do Tris. Ja jej od razu mówiłam, żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Ale przy okazji wam zapierdzielę świecznik. A co tam? Jeszcze sobie sprawdzę, czy coś tutaj jeszcze nie macie. Kolejny świecznik, krowie mleko. Nigdy jeszcze nie używałem krowiego mleka do regeneracji zdrowia. Bawełna. W ogóle to jak wygląda sprawa z moim przeciążeniem? 118, nie jest źle. Fajka, dopiero co posprzedawałem fajki, a tutaj znowu dostaję nowe. Jak zwykle gdzieś się muszę ustawić inaczej. No nic, idziemy dalej. Przy okazji mam taką figurkę, którą mogę chyba odczarować. Teraz mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? No przecież po to przyszedłem. Tak, Geralt? No dobra, jedziemy od początku. O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się należała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest, kiedy cię torturują, kiedy słyszysz krzyki innych i nie możesz nic zrobić. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy Dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid Wegelbud? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Poczekajcie. Tak, Geralt?
W ogóle dopytajmy się jeszcze jej o różne rzeczy. Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? Wiesz, może porozmawiamy o czymś innym. Chętnie. Sama miałam to zaproponować. O, a to co? Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. Widziałem, że zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we Flotsam. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymałaś się z sentymentu? Częściowo. Ale przede wszystkim dla przestrogi. No i zobaczmy, co to jest za figurka. Kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. No, czarujmy go. Co ciekawe, w ten sam sposób była skompresowana Yennefer swego czasu i to powiem szczerze, że nie należało do najprzyjemniejszych rzeczy. Wygląda na szlachcica. Może rzeczywiście nim jest. Chodź za mną. Nie mogę tutaj odprawić rytuału. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Dosyć ponure miejsce. Faktycznie, wygląda jak schronienie wampira. Dlatego możemy być pewni, że nikt nam nie przeszkodzi. Podaj mi tę figurkę i się odsuń. Spróbujmy odczarować tę figurkę. To chyba szlachcic. Przygotuj się, nie wiadomo, kim jest naprawdę. Inalanda onareis! Korel! Nie! Wszystko ci wytłumaczę! Korel? Nawet nie spojrzałem na tę dziewkę! Liczysz się tylko ty! Ejże! Ty nie jesteś Korel! Sukub! Mara! Gdzie ja jestem? Korel to była swego czasu jedna z czarodziejek, która była jeszcze jedną z kochanek Geralda. No ale ciekawie się to rozwija. Korel go zaklęła. To do niej podobne. Nie znam bardziej mściwej czarodziejki. No, może z wyjątkiem... Nie ma Korel? W takim razie... Podejdź bliżej, sukubie! Jak się nazywasz? Jesteśmy w Nowigradzie. Mówi ci to coś? W Nowigradzie? Ostatnie, co pamiętam, to Oxenfurt i wściekłą Korel. Jak może wymagać wierności, gdy sama puszcza się jak... No jak... Jak ten latawiec. Rzeczy samej. Pcia krew. Czuję się, jakby mnie zdeptało stado krów. Nie wiem, co mi zrobiła, ale widzę, że wyratowaliście mnie z opresji. Macie tu. No. Zabawcie się na mieście. Gust Korel znacznie pogorszył się od czasów, kiedy z nią sypiałeś. No chodź, nasz dobroczyńca poradzi sobie sam. A czemu mam wyciągnięty miecz? Glif akcji i dodatkowo jeszcze korony, zakładka szlachcica. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. A chyba peszek.
179 kroków. Spotkam się jeszcze z tym służącym Węgielbudów. Niebieska koszula i klucz przy pasie. Ale pan może by tak nie wdawał się w jakieś tam informacje na temat swojego stanu gaci. A dobra, czekajcie, to jest tu. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Zapiszmy. Tu mamy jakiegoś pijaka. Piekarnia. Rzygać czy nie rzygać? Oj, dość już się w życiu na mokre. Splerdaj. Oj, jak fajnie. Witaj. Słucham? Słyszałem, że można gdzieś tu tanio kupić świeże pstrągi. Pstrągi? Nie dotykaj pstrąga. Poczyna urąga. Rozumiesz? Opierdoli cię. Co za gość. Dobra, z jednym się pogadali. Czekajcie. To chyba tak? Ten. Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Ten, no dobra. To niedaleko. Idźmy za nim. Oj, dość już się w życiu namokłem. Dziękuję. Chodźmy. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wedelbud... Kto to w ogóle jest za gość? Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach, może powiesz, ktoś ty. Jestem pokojowcem pani Wedelbud. Nie chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wedelbud nie chciała spotkać się ze mną osobiście? Bała się, że będą ją śledzić. Ostatnio jest strzępkiem nerwów. Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wedelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią. I dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wedelbud udało się przekupić straż. Ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. Skąd Ingrid Wedelbud wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej.
Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To dobry pomysł. Huczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. No, to była impreza. W inne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Tylko? Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Tylko 85 deserów? Słabo. Spodziewacie się jakichś problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Pani Patrycja Wegelbud jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Nic nie wie o tym, że Albert interesuje się alchemią. Na szczęście starsza pani Wegelbud rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, panie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uch, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Tak się właśnie zastanawiam, bo ja przecież kupowałem maski jakieś chyba tak było właśnie, że kupiłem maski. To jest nawet nieźle. Dobrze, słuchajcie, nie ma sensu, żebym ja tam szedł w tym momencie, bo ja mam jeszcze mnóstwo innych rzeczy do tego, żeby załatwić i chyba inne na razie zlecenia będę musiał zrobić, dlatego teraz na razie pożegnamy się z Triss i załatwimy sobie resztę jakichś zleceń, a dopiero później pójdziemy dalej. Mam jeszcze coś do zrobienia. Dobrze się składa. Kupisz po drodze maski. No i musisz się przebrać. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. No, czyli jednym słowem, lepiej właśnie było, że powiedziałem ten sposób. Aha, i tak muszę kupić maskę lisicy do Latrice Merigold. Ach, no cóż, dobra, pozbieramy sobie jeszcze ciacho, tak. Słyszeliście, jakie normalnie niemoralne propozycje tutaj. O, starą se trącaj. Cię zaraz trącę, to zobaczysz. Cwaniaczku. Ciacho. To jak będzie? Otwierasz. No, a czemu nie chcesz wchodzić? Wejdźmy sobie jeszcze do tego kupca. Pokaż mi swoje towary. Czy mam jakąś kasiorkę? Ma. Możemy mu trochę sprzedać, bo już trochę jestem przeciążony. Buzdygany są dosyć ciężkie. Kosa. Czy kosa. Kusza jest mi niepotrzebna, bo jest słabsza niż to, co mam. To też jest słaba. To są śmieci. Zobaczcie, topór wojownika dzikiego gonu. Obrażenia 3 do 300, czyli o 141 więcej. Przebicie pancerza plus 200. O, masakrator. Premia przy grafieniu krytycznym. Ja sobie go nie będę sprzedawał. Bo po co? Sprzedajmy te miecze, które mam na razie tutaj. Buzdygan.
koszula. Tam by ten miecz był nawet niezły, ale zbyt szybko kliknąłem. No cóż. Dodatkowo mamy jeszcze rękawice rycerskie, które mi tak średnio tutaj w ogóle pasują, więc ja je też sprzedam. To sobie zostawię. Naprawdę jest niesamowity. No i trzeba będzie dalej sobie tutaj coś jeszcze zrobić. Słuchajcie, ja nie będę tego dalej przedłużał. Wezmę sobie w tym momencie zakończę. I mówię wam, bywajcie.